Ars Moriendi, czyli poradnik czynności nieużytecznych. Żadnej władzy ani kontroli nad niczym, sprawdź, czy jesteś przy sobie. Nakryj do stołu albo popraw okulary na nosie. Tyle możesz zrobić dla siebie. I jeszcze popatrz, czy nauka noszenia kamieni nie poszła w las. Jedna i raz przychodzi. I bez prób udaje się wszystkim. Ją trzeba w sobie przygotować. Tak, śmierć potrzebuje celebracji. Ubiera się długo. Podejmij dla niej jeszcze jedną czynność przyziemną. Jest ona potrzebna również tym, których opuścisz. Przecież nie wypada wysłać człowieka nieobutego przed oblicze Boga. Więc wyczyść buty, które ci potem założą w ostatnią drogę. I pamiętaj, by były wygodne, by stóp nie raniły. Nie zostawiaj ich z tym problemem. Gdy wezmą czyścik do polerowania, będą musieli się pochylić. Jeszcze raz nad tobą. Jeszcze raz nad śmiercią. Rozpalny stos ze słów. Ars bene moriendi. Wyczyśćmy buty, które nam założą. Ars bene moriendi. Połóżmy im głowy na krochmalne poduszki i nam położą. My, szagalowscy rekruci. Śmierć potrzebuje oprawy. Stroi się długo, więc różano pośladka kroczy przez skąpe godziny. Przyzwyczajenie wygasa wolniej niż życie. A może się mylę? Consuetudo altera natura est.